Tradycja noworocznych gal MMA na nowo zakorzeniła się w świadomości fanów tej dyscypliny, m.in. dzięki powróceniu do tej praktyki przez organizację Rizin. Jednak niewielu fanów zdaje sobie sprawę z tego, jak daleko sięga historia tych wydarzeń, jak barwne były jej początki, w których brały udział takie gwiazdy jak Fedor Emelianenko, Mirko Krokop-Filipowicz czy Polak Paweł Nastula. Zapraszam Was do obejrzenia materiału o sylwestrowych galach MMA, który powstał dzięki pomocy Jacka Oknińskiego, któremu z tego miejsca bardzo dziękuję. Pierwszą sylwestrową galą, na której wystąpiły gwiazdy MMA, była gala Antonio Inokiego Inoki Bombaje w 2000 roku. Mogliśmy wówczas oglądać na niej ówczesne gwiazdy MMA, jak Bas Rutten, Mark Coleman czy The Gracie Hunter, Kazushi Sakuraba. Pojedynki jednak odbywały się na zasadach puroresu, czyli japońskiej odmiany wrestlingu. Walką wieczoru było starcie Antonio Inokiego z Kenzo Gracie'em zakończone remisem. Gala zebrała w japońskiej Saitama Super Arena ponad 42 tysiące widzów, co skłoniło Antonio Inokiego do powtórzenia tego wydarzenia rok później, jednak wówczas odbyły się już prawdziwe walki MMA, w których uczestniczył m.in. znany wszystkim Mirko Krokop, Gary Goodrich czy Jerome Lebaner. W 2003 roku mogliśmy oglądać już trzy japońskie noworoczne gale. Była to także ostatnia noworoczna gala Inokiego aż do 2013 roku. Ciekawostką jest także to, że Fedor Emelianenko, mimo iż był już mistrzem Pride, wystąpił na gali Antonio Inokiego, co rozścieczyło mającą wówczas ogromne wpływy Yakuzę. Dziś możemy tylko spekulować, czy miało to wpływ na zawieszenie sylwestrowych wydarzeń przez Inokiego. Z kolei organizacja K1 zorganizowała wówczas galę, na której mogliśmy oglądać freakowe zestawienia Boba Sapa z Akebono, czy znanego z pojedynku z Mariuszem Pudzianowskim Erika Butterbina Esha. Nieprzerwanie do 2010 roku organizowano gale sylwestrowe. Na gali Pride Shockwave mogliśmy z kolei oglądać prawdziwą plejadę gwiazd MMA. Starczy wspomnieć tylko nazwiska Antonio Nogueiry, Gracie Huntera Sakuraby, Quintona Rampage'a Jacksona czy Ikushi Minowy. Pride również kontynuowało cykl gal sylwestrowych, co ciekawe z polskim akcentem, bowiem w 2005 roku na gali Pride Shockwave wystąpił polski olimpijczyk Paweł Nastula. Jak będzie biegał, co pani? Lepiej przyjąć na ten, bo tak, tak nie będę na początku wiesz, ale jak on... Podejmował w legendarnym ringu Pride jedną z ówczesnych gwiazd, Aleksandra Emelianenkę. Po blisko 9 minutach, w których Nastula miał swoje momenty, wycieńczony odklepał duszenie Rosjanina. Była to druga porażka w zawodowej karierze Pawła. Poprzednią zanotował z byłym mistrzem wagi ciężkiej organizacji Pride, Antonio Rodrigo Nogueiro. Gale sylwestrowe zawsze były wypełniane gwiazdami organizacji, co przekładało się na ogromną oglądalność. Gale Shockwave gromadziły na widowni często ponad 30 tysięcy kibiców. Jako ciekawostka dodam, że do dziś nie został pobity rekord ustanowiony przez galę z tej serii, która 28 sierpnia 2002 roku zgromadziła według nieoficjalnych danych od 70 do nawet ponad 100 tysięcy kibiców. Nie sposób nie wspomnieć także o organizacji Rizin, która jakiś czas temu pojawiła się na japońskim rynku i kontynuuje tradycję Pride. W 2015 roku zorganizowano świetny turniej z czołowymi zawodnikami wagi półciężkiej i ciężkiej, takimi jak King Mo Laval czy znany polski faraon Goran Rejlicz. Ciekawostką było również to, że odbyły się dwie gale w ciągu 3 dni. Na pierwszej, 29 grudnia, rozegrano ćwierćfinały turnieju, na drugiej, 31 grudnia, półfinał oraz finał, w którym wówczas triumfował King Mo, pokonując Jirego Prochaskę. W mojej opinii najlepszym turniejem był ten, który odbył się rok później. Do turnieju drogą eliminacyjnych walk dostali się m.in. King Mo Laval, Mirko Krokop czy znów polski akcent Szymon Bajor. Spekulowano wtedy o super walce pomiędzy Bajorem a Krokopem, jednak Polak przegrał z Walentynem Mołdaskim, tym samym tracąc szansę na walkę z legendą organizacji Pride. Do finału dostali się Mirko Krokop oraz Amir Al-Jakbari, a finalnie zwycięzcą został Mirko Krokop-Filipowicz, nokautując młodego Irańczyka. Mirko obwieścił wówczas światu, że jest to jego ostatnia walka, co przy całej otoczce tej gali i przebiegu jego wcześniejszych walk, m.in. wygranej z Jarelem Millerem w K1 czy udanym rewanżu z Gabrielem Gonzagą w UFC w Krakowie, wydawało się po prostu perfekcyjnym zwieńczeniem jego zawodowej kariery. Wciąż mówimy o Japonii. Czy amerykańskie organizacje nie podejmowały prób zorganizowania takich gal? UFC nigdy nie zorganizowało stricte gali sylwestrowej, jednak odbywały się gale noworoczne na dzień przed Sylwestrem. Pierwszą taką galą było UFC 66, jednak karta nie była zbyt zachwycająca, nawet biorąc pod uwagę ówczesną popularność Tito Ortiza czy Chucka Liddella, którzy wystąpili w walce wieczoru.
Moim zdaniem najciekawszą galą było UFC 207, które odbyło się 30 grudnia 2016 roku. To wtedy Amanda Nunes zdemolowała Ronda Rousey, a Cody Garbrandt w sposób, w jaki nikt się tego nie spodziewał, pokonał wieloletniego dominatora Dominika Cruza. Również w tym roku UFC przygotowało dla nas taką galę, jednak do UFC 207 zdecydowanie nie dorasta ona do pięt. Głównym wydarzeniem ma być pojedynek Chris Cyborg z Holly Holm oraz Khabiba Nurmagomedova z Edsonem Barbozą. W tym roku odbędzie się także gala Rising, gdzie pojawią się m.in. weterani UFC Ian McCall czy Kyoji Horiguchi. Ja tę galę obejrzę na pewno, bo nie ukrywam, że freakowa otoczka japońskich gal jest dla mnie mega atrakcyjna. Zobaczcie zresztą sami, co działo się na ważeniu. Oczywiście to, co powiedziałem, to tylko niewielki ułamek tego, co można powiedzieć o noworocznych galach, szczególnie w kwestii japońskiej sceny. Zapraszam Was do opisu filmu, gdzie znajdziecie ciekawe artykuły Jacka Oklińskiego, którego pomoc przy tym filmie była nieoceniona. Napiszcie również, czy chcielibyście, aby w Polsce któraś z federacji zorganizowała noworoczną galę oraz czy zrezygnowalibyście z zakrapianej imprezy w remizie dla takiego wydarzenia. Ja się z Wami żegnam. Jeśli materiał się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Nie zapomnijcie o tym, aby śledzić mnie na Facebooku i do usłyszenia w kolejnym filmie.